18 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Idealna pogoda, świetna organizacja, a na starcie 160 biegaczy. Za nami druga edycja leśnego biegu w Emilinie. Biegacze, jak sami podkreślali, czekali na to sportowe wydarzenie. To już druga nasza edycja biegu leśnego. Bardzo duże zainteresowanie biegiem. W tym roku pobiegło 160 zawodników, w tym 100 dzieci. Celem naszego biegu jest integracja mieszkańców w pięknej naturze, budzącej się do życia wiosny. Także mamy nadzieję, że w przyszłym roku zwiększymy pakiety startowe, zwiększymy ilość osób i serdecznie wszystkich zapraszamy. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od porządnej rozgrzewki pod okiem Pauliny Stańczyk, która najpierw rozgrzała najmłodszych uczestników, potem przeprowadziła rozgrzewkę dla dorosłych. Po tych czynnościach można było przystąpić do oficjalnego rozpoczęcia. Start biegu zorganizowano na dawnym boisku w Emilinie. Trasa wiodła przez las. Biegacze mogli przystąpić do biegu na 5 lub 10 kilometrów. W biegu na 5 kilometrów pierwszy na mecie pojawił się Mateusz Krajda. Ach, bieg bardzo fajny. Brakuje trochę takich biegów w krosie. No to jest super alternatywa. Trasa niełatwa, zróżnicowana, dużo piachu, więc można się fajnie pobawić. Liczył Pan na lepszy wynik, czy to jest taki wynik, którego Pan oczekiwał? Szczerze mówiąc, to nie oczekiwałem. Miałem różne scenariusze w głowie, trochę dostosowywałem, kto będzie bieg i jak się będzie rywalizacja tutaj rozstrzygała. I po prostu jak już trochę udało się tej przewagi wypracować, to już tak biegłem w miarę swoje, choć oczywiście w tym terenie bieg mnie zdecydowanie wymęczył. Pierwszy raz Pan bierze udział w tym gminnym biegu, czy to jest pierwszy drugi raz, bo w tamtym roku wypadł nam wyjazd i już byłem zapisany gdzie indziej, więc nie mogłem wziąć udziału, więc debiutuję i na pewno jeśli bieg będzie, to i ja tutaj zawitam kolejny raz. W kategorii kobiet najszybciej 5 km przebiegła Ewelina Michnowicz, natomiast w biegu na 10 km w kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Monika Drążek, w kategorii mężczyzn Tomasz Owczarek. Podczas wydarzenia nie zabrakło także rozrywki dla najmłodszych, którzy mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach. Na jednym ze stoisk można było nawet zaopatrzyć się w sadzonkę. Dołączyliśmy, uczestniczymy, mamy ze sobą sadzonki i takie sadzonki zawodnicy mogą od nas odebrać. Bardzo dużo zawodników podchodzi, te sadzonki bierze i będą sobie je sadzili w okolicach swoich domów. Mamy nadzieję, że ta sadzonka będzie taką pamiątką po takiej walce ze sobą, po biegu, po jakimś zwycięstwie z samym sobą, może też jakichś życiowych rekordów i takie sadzonki będą w okolicach właśnie mieszkańców Rosłych. Trwa rekrutacja do miejskiego żłobka Jaś i Małgosia. Jak zapowiada placówka, zapisywać można już 5-miesięczne maluchy. Nabór potrwa do 30 kwietnia. Trwa nabór do jedynego miejskiego żłobka Jaś i Małgosia. Żłobek jest zmodernizowany, nowoczesny, przystosowany tak naprawdę już do przyjęcia i do opieki nad dziećmi. No myślę, że na XXI wiek, mają własną salę doświadczenia świata, mają świetnych fachowców, zapewniają zarówno opiekę, jak i też dbają o rozwój najmłodszych dzieciaków od zajęć plastycznych, oczywiście dostosowanych do wieku, rytmicznych, przez chociażby zajęcia z języka angielskiego, tak żeby się dzieci mogły osłuchiwać już z tym językiem obcym. Także zachęcam do tego, by właśnie skorzystać z oferty tego nowoczesnego, wyremontowanego, pięknego żłobka miejskiego Jaś i Małgosia. Oferty, właściwie to nie oferty, a wnioski można składać do 30 kwietnia. Wszystkie dokumenty dostępne są zarówno na stronie internetowej żłobka, jak i też w samej placówce. Oczywiście tutaj specjalne są przywileje dla osób, które samotnie wychowują dzieci lub ewentualnie dla rodzin wielodzietnych. Narodowy Fundusz Zdrowia zastąpił kolejny dokument papierowy, który musiał mieć podpis i pieczątkę pracownika NFZ, wygodną wersją cyfrową z elektronicznym podpisem. W efekcie, jeśli zapomnieliśmy o karcie EKUS, jeśli ją na wakacjach za granicą zgubiliśmy, jeśli okazało się, że jest nieważna,
E-certyfikat otrzymamy znacznie szybciej wprost na Moje IKP. Aplikacja Moje IKP może być zainstalowana i powinna na każdym smartfonie. Na takim smartfonie będziemy mogli sobie za pomocą prostych podpowiedzi wyklikać właśnie wniosek o certyfikat zastępujący kartę EKUS, pokazać bądź przesłać mailem do placówki medycznej taki podpisany elektroniczny certyfikat i dzięki temu unikniemy słonych kosztów leczenia za granicą, którego normalnie nie zostałyby pokryte z powodu braku karty EKUS. W zeszłym roku, w pierwszym półroczu roku 2023, pacjenci, którzy wyjechali na wakacje bez karty EKUS, potem ubiegali się w NFZ o zwrot pieniędzy, które zapłacili za leczenie za granicą w kwotach od 11 do nawet 37 tysięcy. Było to leczenie, które odbywało się m.in. w Belgii, w Szwajcarii, w Holandii i najwięcej wniosków spłynęło do nas podczas wakacji w Niemczech. Na Moim IKP w tej aplikacji można również złożyć wniosek o wydanie karty EKUS. Niestety karta EKUS na razie jest tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej. Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad wersją cyfrową, natomiast wymaga to uzgodnień ze strony wszystkich państw uznających kartę EKUS. Na razie zatem możemy poprosić na aplikacji Moje IKP o wydanie karty EKUS, natomiast taką kartę otrzymamy pocztą do domu albo musimy po nią przyjść do Narodowego Funduszu Zdrowia. W zeszłym roku łódzki NFZ wydał kartę EKUS dla 106 tysięcy mieszkańców naszego regionu. PGG Skra Bełchatów przegrała 2-3 z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Jednak wypracowana w pierwszym meczu przewaga pozwoliła bełchatowianom uplasować się na 9. miejscu na zakończenie sezonu 2023-2024. PGG Skra Bełchatów zakończyła sezon 2023-2024. Wczoraj bełchatowianie rozegrali ostatnie spotkanie, w którym zespół walczył o 9. miejsce w ligowej tabeli. Mecz pierwotnie miał się odbyć w niedzielę, ale ostatecznie został przeniesiony na wcześniejszy termin i to na godzinę 15:00, co nie uszło uwadze kibiców, którzy wymownie pytali za pośrednictwem transparentu, dla kogo spotkanie o 15:00. Warto dodać, że bełchatowianie w pierwszym spotkaniu pokonali na wyjeździe 3-1 Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Taki wynik sprawił, że do uzyskania 9. miejsca w ligowej tabeli żółto-czarni potrzebowali już tylko 2 wygranych setów. I to się udało. Dziewiąte miejsce. Proszę, brawa. Klaski, brawa dla Zaksy. Przegoś, jeśli mogę Cię prosić, Grzesiu. Dwa słowa do kibiców. Do kibiców, którzy dzisiaj naprawdę świetnie się bawili. Dobry. Jako kapitan tej drużyny chciałbym Wam serdecznie podziękować, że mimo takiej pory tego ostatniego spotkania, żadnej niefortuny, więc nie zdajemy sobie z tego sprawę. Ale i tak naprawdę myśliście się, pojawiliście, wspieraliście nas przez cały sezon. Także bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy sponsorom i do zobaczenia w następnym sezonie. Cały czas stawiamy kolejną zmianę, żeby Skra wróciła na kolejne miejsce. Dziękuję. Ostatecznie wczorajsze spotkanie w hali Energia miało słodko-gorzki smak. Podopieczni Gardiniego przegrali 2-3 z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Zapraszam na komentarz pomeczowy. Na pewno nam zależało, żeby te 2 sety wygrać, bo chcieliśmy się na pewno pożegnać z naszymi kibicami. Może styl nie był najlepszy, ale udało nam się zdobyć te 2 sety i meczu nie wygraliśmy, ale mamy to 9. miejsce. Wiadomo, apetyty były dużo większe, chcieliśmy się znaleźć w fazie play-off, ale niestety taki jest sport, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Jest to na pewno dla nas kolejna lekcja, żeby w przyszłości wygrywać spotkania i znajdować się w tej fazie play-off. Myślę, że w tym momencie Skra Bełchatów jest w odbudowie. Wiadomo, że po wspaniałych kilkunastu latach przyszły gorsze okresy gry i tak my mamy swoje problemy, tak inne zespoły, takie jak Zaksa, która 3 razy z rzędu wygrywała Ligę Mistrzów, w tym roku nie ma jej w play-offach. Myślę, że to nie jest nic łatwego i potrzeba czasu, żeby wrócić na ten topowy poziom. Myślę, że Skra Bełchatów jest na dobrej drodze, żeby w kolejnych latach być w tej fazie play-off i zdobywać medale. Myślę, że te 2 czynniki miały duży wpływ. Wszystkie zespoły się zbroją, każdy chce grać o medale. Mamy kilka naprawdę bardzo fajnych zespołów, nawet Beniaminek, który gdzieś tam 3 lata temu wchodził do ligi i teraz znalazł się w tej fazie, więc chętnych na grę w play-offach jest bardzo dużo, nie jest to prosta sprawa. W tym roku się nie udało, ale myślę, że
Skrabełchatów będzie krok po kroku wracała na te dobre tory i w niedalekiej przyszłości myślę, że będą walczyli o medale. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.